jedziemy sobie z Valtrom TES 144. Na kukurydze u Grzesia. Mamy niedzielę. Można powiedzieć, że ciężka sobota była, bo padało, wiało. Nie dało się zbytnio po południu kosić, więc przestaliśmy kosić. Przyłożyliśmy to na dzisiaj. Nie zostało dużo, bo 7 hektarów gdzieś około. Wozimy na, ja zestawę właśnie tak jak widzicie, Valtra plus rozrzutnik z rozrzutnikiem. Drugi jest awaryjny Massey Ferguson z 30, tą przyczepą dużą taką zieloną, jak tutaj widzicie. Później jest Gilbert i Fendt mały, czyli 926. No i Valtra, można powiedzieć, duża, te 163 i Kronę, przyczepa samozbierająca. No i plus do tego kolega Michał ubija jeszcze na pryzmie Fendtem. Można powiedzieć, że taki dzisiaj krótki vlog. Nie spodziewałem się tego, że nam dzisiaj to aż tak wyjdzie, że w ogóle taką akcję będę miał jeszcze do nagrania czy cokolwiek. Grzesia może się kojarzyć bynajmniej Fergusona z ostatniego filmika, który wrzuciłem. Więc tak jak kiedyś mówiłem, że będą się jeszcze jakieś kiedyś vlogi coś pojawiać u Grzesia. Dzisiaj jak akurat widzicie, mówię, zapierdzielamy. To nie jest jakaś dzisiaj rewelacyjna akcja kiszonka, że kuźwa, nie wiem, sypie nam tutaj 70-60 ton. Po prostu jest to kiszonka dla krówek i tyle, tak? No, są ziemie jakie są, niestety czasami nie da się przewidzieć tego, co się stanie. No ale jakaby ta kukurydza nie była, też nie jest jakaś tam, Bóg wie, jakaś zła i spokojnie myślę, że tutaj jak jedziemy, to nie wiem ile dokładnie sypie, bo ważę, ale nie pytałem się Grzesia o plon z hektara dokładny, ale wszystko ważymy na wadze i po prostu zapisujemy, żeby później było wiadomo ile. A jak widzicie, tutaj na wiosce w Lisowie, znajdujemy się ogólnie w okolicach Chociwla, Lisowo, czyli można powiedzieć, tak jak do mnie mam, ojej, ode mnie mamy ile? 22 km. Tak, Jasiek? No, 25. 25? Ode mnie. No. Od Jaśka trochę tego, dłużej, a no to tak jakby mówię, no 25, tyle co mamy do Stargardu praktycznie, nie? Tak, taką mogę porównać. I co jeszcze tu ogólnie mogę dodać? No zapierdzielamy sobie tutaj po tym ładnym asfalcie 35, myślę, że to nie jest jakoś za szybko. Nie mam pośpiechu, żeby się śpieszyć. Jak widzicie, na polu tutaj mamy pole. No nie ma dużo już tej kukurydzy tutaj na tej części, ale można powiedzieć, że kosi sieczkarnia klas. Co, przepraszam, co ja mówię? Case. Case 6900. Ale nie powiem wam, z którego to jest roku, ale wydaje mi się taki tak zwany stary Amerykaniec, jak ja to mówię. Czyli pewnie gdzieś rocznik 99, 2000. Jak widzicie, zjazdy mamy tutaj troszeczkę takie ekstremalne i tak powiem, są dwie sekundy takiego bólu, żeby się nic nie stało. Tak, widzicie, pan Daniel jeździ sobie Fendem. Widzę, że jeszcze troszkę mu tam usypie chyba. No jednak jest tam troszeczkę miejsca, ale podjedziemy już na tył. Nie, to obok podjeżdżali. Tak. No jak możecie, nie wiem kiedy ten wyjdzie, ten taki krótki vlogek. Jak ja tu mówię, vlogek. Ale jeszcze ja się troszeczkę ponagrywał u siebie z akcji z kiszonki. Tam był John Deere, sieczkarnia 9900, przepraszam. Plus do tego John Deere tam były. No i duży Fendt 1050 na pryzmie. No i plus do tego Jasia Valtra z siewnikiem, ktoś tam ponagrywał. Postaram się jakoś to w miarę fajny sposób połączyć, nagrać. Okaże się, jak to będzie. Tylko po prostu mówię, nie wiem, czy najpierw to wrzucę, taki krótki vlog, czy po prostu, czy ten taki filmik, można powiedzieć, z ujęciami pod muzykę. Może w tym filmie.
No, redukujemy sobie na B2. I tak sobie jedziemy całą drogę. No i dobra, kosimy sobie na rozrzutnik piczon. No, nie ma tutaj jakiegoś, jak widzicie, super ekstra mega gęstej tej kukurydzy, można powiedzieć, że to jest takie, kurcze, no, no nie ma, jak to Grzesiu by powiedział, nie ma rewelacji, są piaski, tak, i wiadomo, jak to nieraz jest z tymi piaskami, że niby kukurydza lubi piaski, ale tak naprawdę może dać ci tonę nawozów i nic nie pomoże, jeżeli coś jest nie tak. No i ogólnie, mówiąc krótko, troszkę jestem przeziębiony, dlatego też mam taki głos i, kurczę, mylę się często, co mówię. Niestety choroba nie wybiera, kurczę, a mamy taką pogodę jesienną troszkę. I ta jesienna pogoda, no, często człowieka, kurczę, dobije, bo tak jak mówię, wczoraj było elegancko, fajnie, ciepło niby w dzień. Tak, kurczę, po godzinie 12 wszystko się rozwaliło, zaczęło lać, padać. Była masakra, nie? Także troszkę ten człowiek jest jednak przeziębiony. O, dobra. Ogólnie mówiąc, Valtra tutaj, no, nie ma ciężko, nie róbmy tutaj jakiejś tam ekstremalnej kukurydzy. Nie ma ciężko Valtra z rozrzutnikiem. Jedynie co nieraz gdzieś tam pod góreczkę, gdzieś tam troszkę zamielić coś tam chwilowo. I w sumie tyle, nie? A tak to elegancko idzie. Wjeżdżamy sobie ładnie na pryzmę. Otwieramy wszystkie, teraz akurat otwieramy tylko górną klapę, nie otwieramy bocznych. I sobie elegancko, pomalutku na żółwiu jedziemy, rozrzucamy ładnie po pryzmie. I wtedy Michałowi fendem jest lepiej ubijać, bo tak jak chłopaki jadą, no to muszą wysypać już obok pryzmy, no i po prostu wgarniają, nie? Także, no, można tak powiedzieć, że tak to wszystko wygląda. No. Nie fajnie to na inapsy wchodzą. Co? Nie fajnie te inapsy. No, jak widzicie, Jasiu ma tą swoją GoPro Hero 9, mam GoPro Hero 8. Dobra. Robimy sobie ósemeczkę. Nie będziemy u sąsiada na polu zawracać. No i teraz. O, tu ślady są, bo tutaj akurat gdzieś taki dołek jest tej ziemi, że, kurczę, widzicie, bagno się, takie bagnum się zrobiło. I troszkę kolej się porobiło, ale nie ma aż takiej tragedii. Na B2 i sobie dosypujemy. O. Ładnie kukurydza leci. Troszkę drobna, jakby to leciało naprawdę w zeszłym roku. Uwierzcie mi, że się miał na niektórych polach też kukurydzę i średnia z plonu wyszła 75 ton z hektara, a mieliśmy tylko 7,5 hektara kukurydzy. Ja naprawdę jechałem tutaj, to bym nawet do końca nie dojechał, do połowy już miał pełno rozrzutnik. A w tym roku coś widzicie, no, nie udało się i tak, taka troszkę, jak to mówię, słabizna. Ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Tak, tutaj Case jest akurat na usługach, nie jest to żaden sąsiad, kolega, po prostu pan przyjeżdża na usługi co roku i koszą. Także niedzielna kukurydza jeszcze u sąsiada, można powiedzieć. Takie tam 2 hektarki, taka słaba, bardzo, bardzo kukurydza ekologiczna. No tam, jak widzicie, w oddali Gilibert i Fendt.
No i oczywiście case. No co, 2 hektarki, zawoziłem mu na podwórko. I w sumie można powiedzieć, że po kiszonce, że tam będzie trzeba nakryć tą kiszonkę na silosie. Podsumowując, takiego można powiedzieć naprawdę, kurczę, szybkiego newsa, co się dzieje u mnie. Wróciłem przedwczoraj z Francji. Nie wziąłem niestety kamerki w podróż, zapomniałem. Została u Jasia. Gdzie się wyrywasz tu? I lecimy sobie. Wbijamy na D. D1, D2, 3. I tak do czwóreczki zaraz jeżdżamy. No, rozrzutnik troszeczkę wystaje nam za obrys, do tego trzeba się trzymać bardziej prawej strony. Są różni ludzie, jeżdżą różnymi samochodami i nie patrzą, czy jedzie maszyna, czy nie maszyna. Ale zaraz kierunek dajemy w lewo. To w sumie było chyba tutaj, dobrze, z tego co kojarzę. O. Dobra, hamujemy. Redukujemy do B. I sobie delikatnie wjeżdżamy. Wszystko ładnie w lustereczkach widać. Właśnie Valtra ma do tego fajnie, że ma lusterka. Że praktycznie jak w ciężarówce, naprawdę bardzo wygodnie się na nich jeździ. Mi się moim zdaniem jeździ chyba jeden z najlepszych silników na lusterkach, jeśli chodzi o Valtra oczywiście, bo Fendzie też jako tako ujdzie, ale jednak Valtra ma to do siebie, że naprawdę ma te lusterka takie fajne. Jak widzicie, kukurydza ekologiczna, no praktycznie można powiedzieć, że to jest grad też, bo u nas bardzo, bardzo silne grady były, także no niestety to widzicie, wytłuczone dziki, właśnie to jest to, że przy kukurydzy trzeba naprawdę jakaś gorsza pogoda, czy po prostu zwierzyna i po kukurydzy tak naprawdę, że się nie upilnuje. Że co, myślę, że Gilibert jeszcze z pół przejazdu i będziemy się ładować i będziemy kosić. Myślę, że jeszcze tutaj ze 2 przyczepy wyjdą, może 2,5 przyczepy góra i tutaj będzie akurat. Zrobimy sobie 8, żeby się już nastawić. Czy no może nie 8, teraz można większy łuk zrobić po prostu. Widzicie, fend musi kopcić, stary fend. Także do zobaczyska. Trzymajcie się. Zostawcie jakąś łapkę, suba. Może też jakiś komentarz. Takie spontaniczne, szybkie vlogi. Nigdy nie wiadomo, co wstawię i u kogo wstawię, można tak naprawdę powiedzieć. Także trzymajcie się, cześć.